Witam Państwa raz jeszcze ze sklepu Fotomag. Może nie będę mówił raz jeszcze, bo ale te wszyscy wiedzą, że nagrywamy to jednym ciągiem, więc nie ma tutaj co jakiegoś uprawiać fałszywego profesjonalizmu. Siedzimy tutaj, nagrywamy gawędę po gawędzie. W sklepie Fotomag przy metrze Stokłosy. Proszę Państwa, tak jak to zapowiedziałem wcześniej, będzie seria książek dotycząca spraw około niepodległościowych, bo będą przez 3 lata rocznice. I myślę, że warto sobie przypomnieć pewne rzeczy i zrozumieć, jak bardzo niejednoznaczna i jak bardzo pojemna jest ta formuła niepodległości i jak nieraz bardzo nieciekawe rzeczy się w tym mieszczą, dlatego że jestem przeciwnikiem entuzjazmu, a już entuzjazmu ulicznego w szczególności i okazywania tego entuzjazmu za pomocą głupich okrzyków i jeszcze głupszych gestów. Stąd zdecydowałem się wydać różne książki krytyczne wobec tamtych czasów. I nie są to książki głupio-krytyczne, ani nie są to książki pisane przez przeciwników niepodległości, bo ja się już tutaj spotykam z takimi opiniami, a bo pan jest przeciwnikiem odzyskania niepodległości. To są idiotyzmy, od razu powiem. Jest tona literatury bardzo uczciwej, schowana przed naszymi oczami, schowana po to, żeby w nas właśnie wzbudzić ów entuzjazm, którego ja tak nie znoszę i który to entuzjazm może nas doprowadzić tylko do kolejnej katastrofy i nigdzie więcej. Od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy, proszę Państwa, od książki Jerzego Bandrowskiego Przez jasne wrota. Książki fascynującej, autor przede wszystkim jest fascynujący. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś wydać więcej jego książek. Jest wielu bardzo autorów zapomnianych, którzy w swoim entuzjazmie dla Polski i odzyskiwanej przez nią niepodległości nie przekroczyli jednak granic szaleństwa, tak? I granic zaprzaństwa też nie przekroczyli wobec zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Do takich ludzi należy Jerzy Bandrowski, brat Juliusza Kadena Bandrowskiego, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Brat Juliusza Kadena Bandrowskiego. Proszę Państwa, to jest jeden z tych autorów, których władza komunistyczna potraktowała najsrożej, jak tylko można. To znaczy, kiedy autor umiera i niszczy się z premedytacją jego spuściznę, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Książki Bandrowskiego, podobnie jak książki Jeske Chońskiego, zostały przez aparat czerwonej propagandy po wojnie wygarnięte z bibliotek, a następnie spalone. Jak ktoś mi będzie potem mówił, jak to faszyści palili książki w latach 30., tak, w niemieckich miastach i jakie to było straszne, a że lewica tego nigdy nie robiła, no to przypomnijmy sobie ten nieszczęsny czas, kiedy czyszczono biblioteki z autorów takich jak Bandrowski po to, żeby ich książki nigdy nie zostały, nigdy nie trafiły do czytelnika i nigdy nie zostały przeczytane. Przez jasne wrota, to w zasadzie nie jest pisarz, proszę Państwa, to jest reporter. I to jest reporter takiej klasy, o jaki by nam się dzisiaj marzył. No nie jest to Kapuściński, tak, umówmy się. Czyli jak jedzie przez błoto, to nie mówi, że to jest podziurawiony asfalt, ani jak jedzie podziurawionym asfaltem, to nie mówi, że jedzie przez błoto, w którym się samochód zapada do połowy koła. To jest człowiek uczciwy, który tak się sprawy ułożyły, że znalazł się na Dalekim Wschodzie i tam brał udział w formowaniu polskiej dywizji syberyjskiej. Dywizji, w której gromadzili się wszyscy Polacy znajdujący się na Syberii i na Dalekim Wschodzie i poprzez tą dywizję mieli szczery zamiar trafić do Polski. Tak jak trafili do Europy i do swojego kraju Czesi, jak trafił korpus czeski, który sformował się z jeńców armii austro-węgierskiej, tak samo Polacy mieli nadzieję, że ich dywizja również zostanie ewakuowana i trafi do kraju. Proszę Państwa, stało się inaczej. Dywizja została wykrwawiona w walkach, część dostała się do niewoli, cały czas podlegała dowództwu francuskiemu i Francuzi po prostu załatwiali swoje ciemne, żeby nie powiedzieć brudne interesy za pomocą Polaków. Smutna książka, dająca wiele, wiele do myślenia. Książka o lekceważeniu, proszę Państwa, o lekceważeniu nie przez obcych,
o lekceważeniu przez swoich, bo to jest najgorsze. Ponieważ entuzjazm, który się zrodził przy tworzeniu Zrębów Państwa Polskiego w czasie i po I wojnie światowej, przysłonił niektórym ludziom w ogóle wszystko. Po prostu zasłonił im oczy. Ja rozumiem, że był czas gorący, natomiast jedna zasada powinna moim zdaniem dominować. Trzeba chronić zawsze życie swoich ludzi. Jeżeli jest okazja, żeby to zrobić, to trzeba to zrobić. Natomiast marnowanie tego życia, a jeszcze życia zbiorowego, tak, z premedytacją, jest grzechem ciężkim, wołającym o pomstę do nieba. Jerzy Bandrowski opisuje te wypadki, opisuje, w jaki sposób traktowani byli Czesi, opisuje, w jaki sposób traktowani byli Polacy, opisuje rzecz moim zdaniem szalenie ważną, która wszystkim umyka albo nie jest podejmowana, bo ludzie takich rzeczy wolą nie mówić, albo się wstydzą, albo może, że to tak nie można. Proszę Państwa, wszyscy oficerowie wojsk sojuszniczych, którzy się pojawili na Dalekim Wschodzie, czy to Japończycy, czy to Francuzi, czy to Amerykanie, to, proszę Państwa, byli przedstawiciele organizacji handlowych poprzebierani w mundury. Trzeba mieć tego świadomość. Oficerowie związków taktycznych i jednostek byli jednocześnie przedstawicielami handlowymi, którzy czym się zajmowali, proszę Państwa? To powiedzmy sobie jasno, paserstwem na wielką skalę. Paserstwem na wielką skalę. Grabieniem zajmowała się armia, a oficerowie zajmowali się pośrednictwem sprzedaży zagrabionych rzeczy. Tak wyglądało zaplecze rewolucji. Tak? Zaplecze rewolucji bolszewickiej, Daleki Wschód, gdzie robiono bardzo poważne, lukratywne interesy i nikt przez moment nawet nie pomyślał o tym, żeby ratować cara, tak? Albo ratować Kołczaka, albo ratować kogokolwiek z Białej Rosji. Tak? Wręcz przeciwnie, ci wszyscy sojusznicy bardzo chętnie utopiliby tych ludzi w łyżce wody, stawiając już to świadomie, już to tylko przez interes na bolszewików. To jest w tej książce. Ja może teraz, żebyśmy nie pluli do cudzego talerza i nie mówili brzydko innych, przeczytam fragment, który się dzisiaj ukazał na blogu i który jest wyłącznie o postawie naszych bohaterów wobec tej złożonej sytuacji, w jakiej znalazł się Jerzy Bandrowski i żołnierze Dywizji Syberyjskiej stacjonujący na Dalekim Wschodzie Imperium Rosyjskiego. Poczekalnia Polskiego Komitetu Narodowego. 17 lutego 1919 roku znalazłem się w Paryżu. Po podróży, która właściwie trwała od 23 maja roku 1918. Tegoż bowiem dnia wyruszyłem był swego czasu z Moskwy na poszukiwanie eszelonów czesko-słowackich, z którymi nie mogąc już jechać na Murman, zmierzałem na Daleki Wschód, przez Daleki Wschód do Europy. Eszelonów tych dopadłem w Pędzie, gdzie w godzinę później napadli na nie bolszewicy. Po zdobyciu Pędzy i przekroczeniu Wołgi szliśmy podczas nieustannych walk na wschód. Byłem w bitwie pod Lipiagami, przy zdobywaniu Samary, później jako jeden z organizatorów 1. Batalionu Pułków Strzelców Polskich imienia Tadeusza Kościuszki dotarłem aż do Omska, gdzie wspólnie z naszą grupą przeduralską zorganizował się Polski Komitet Wojenny. Jako członek tego komitetu zostałem wysłany na Daleki Wschód z misją wojenno-polityczną w celach propagandy, nawiązania stosunków z rodakami i organizacjami polskimi, z misją francuską wreszcie uzyskania kontaktu z Komitetem Narodowym w Paryżu. W ten sposób, przejechawszy całą Azję w jesieni 1918 roku, stanąłem wreszcie nad Oceanem Spokojnym. Skąd jako kurier dyplomatyczny wyjechałem do Paryża z zadaniem poinformowania odnośnych czynników polskich o położeniu kilkunastu tysięcy ochotnika polskiego zgromadzonego w Dywizji Syberyjskiej, a wydanego na łaskę i niełaskę komendy francuskiej. Dzięki staraniom przedstawicielstwa polskiego w Londynie bez trudu otrzymałem wizę angielską i francuską, polską oczywiście też, i wybrałem się do Paryża. Na statku, który miał nas wieźć przez La Manche, nikt prócz mnie nie kładł się i nie rozbierał. Obawiano się, i nie bez racji zresztą, niewyłowionych jeszcze min pływających. Istotnie, śmierć mogła nas spotkać w każdej chwili, zaś w dodatku noc była bardzo ciemna i zimna, morze niespokojne, huchające mroźnymi tumanami. W razie nieszczęśliwego wypadku szanse ratunku były bardzo małe. Z drugiej strony jednak, siedzieć przez całą noc z minuty na minutę spodziewając się śmierci, myśleć wciąż o tym i widzieć się w wyobraźni walczącym z falami i niewiadomego użycia pasem ratunkowym, to przecież musi być tak męczące, że od tego osiwieć można. To też ja wcale się tak męczyć nie chciałem. Kazałem sobie przynieść do kabiny butelkę wina, wypiłem z wielkim gustem, a potem rozebrałem się i położyłem do łóżka.
Zbudziłem się dopiero w Hawrze, u brzegów Francji. Nie mogę powiedzieć, aby życie portowe w Hawrze było w owych czasach bardzo ożywione. Na zachodzie, na tle buroperłowego nieba i morza, widniała sylwetka jakiegoś krążownika. W porcie, prócz naszego statku, nie było żadnego. Przy brzegu kołysało się parę łodzi rybackich. W pustej przestrzeni nie widziało się nikogo, prócz paru niepozornych żandarmów i urzędników. Nie było to wszystko bynajmniej imponujące. Przeciwnie, przedstawiało się żałośnie i smętnie. A mimo wszystko poczułem się tu właśnie w domu. Ten poranek nie był żadnym fajerwerkiem pysznego słońca, lecz sennym porankiem ludzi budzących się do pracy. Dookoła statku nie kręciły się żadne golasy wrzeszczące, udające ryby i nurkujące w morzu za pieniążkami. Żandarmi i urzędnicy byli niewyspani, a przeto małomówni i po ludzku bez humoru. Rewizji papierów i rzeczy dokonywano w specjalnie na ten cel zbudowanym sicie z kabinek i oszalowanych gabinecików, ale nie szykanowano ludzi. Bardzo doświadczeni, rutynowani ajenci zaglądali tylko przeciągle przyjezdnym w oczy i już wiedzieli, kogo mają przed sobą. Karetka, która mnie wiozła przez cichy i senny Havre na dworzec, była jak z noweli Maupassanta. Dorożkarz z humorystycznego pisma paryskiego, właścicielka bufetu, arcyskromnej restauracji kolejowej z powieści Zoli. Wszyscy znajomi i wszystko znajome, co w rezultacie daje miłe uczucie pewności siebie i bezpieczeństwa. O 4 po południu byłem w Paryżu i natychmiast udałem się do Komitetu Narodowego. Sień była pełna żołnierzy ordynansowych, tak zwanych po francusku plantonów. Kazałem się zameldować panu prezesowi Dmowskiemu. Nie przyjął mnie. Odpowiedział przez plantona, że teraz odpoczywa. Wysłałem plantona jeszcze raz. Kazał mi przyjść o 6. Wyszedłem z przekonaniem, że polska dywizja na Syberii nikogo w Komitecie Narodowym obchodzić nie będzie. Udałem się wtedy do generała Hallera, który mnie przyjął bardzo życzliwie i uprzejmie, ale zupełnie mnie nie zrozumiał. Kiedy mu oświadczyłem, że dywizja nasza jest zupełnie zależna od Francuzów, oświadczył: bardzo dobrze, jesteśmy pod francuską komendą, to doskonali żołnierze, od nich można się dużo nauczyć, to najlepsza szkoła. Nie zrozumiał, że dywizja polska na Syberii nie powstała dla celów przekształcenia, lecz aby móc z bronią w ręku wrócić do Europy i połączyć się z wojskiem polskim. Generał Haller bez najmniejszych zastrzeżeń oddawał dywizję Francuzom. Spostrzegłem, że tu absolutnie nic nie wskuram, prędzej chyba w komitecie. Zgłosiłem się tam o 6, ale pana Dmowskiego już nie było. Za to na drugi dzień widziałem się z sekretarzem pana Dmowskiego, panem Stanisławem Kozickim, który miał ze mną dłuższą konferencję i szczerze się sprawą dywizji zainteresował. Z rozmowy wynikło, że komitet był o położeniu na Syberii bardzo słabo poinformowany. Pan Kozicki zrobił, co mógł. Skomunikował mnie z panem Wielowiejskim, który w komitecie zajmował się sprawami wojskowymi. Dlaczego? Nie wiem. Pan Wielowiejski nie miał czasu. Targował się ze mną o długość konferencji, którą wreszcie ustaliliśmy na 1,5 godziny, ale w określonym dniu pan Wielowiejski nie miał czasu. Konferencję odłożył, a kiedy się z nim wreszcie spotkałem, oświadczył mi, że musi się bardzo spieszyć i może mi poświęcić tylko godzinę. Podczas tej godziny umawiał się z kimś na obiad wieczorem, równocześnie jednak przekonał się, że sprawy były ważniejsze niż przypuszczał. Oto okazało się, że na Syberii i we Francji nie jesteśmy bynajmniej na prawach armii sojuszniczej, jak Czesi, i zupełnie o sobie stanowić nie możemy. Lecz tworzymy oddziały armii francuskiej złożone z Polaków, na wzór dywizji marokańskich, senegalskich, algierskich i anamickich. I pokazało się też, że pan Wielowiejski popierał przeciw PKW wszystkie organizacje polskie wojsko zwalczające. Pokazał się skandal. I czemuż pan to robił? Spytałem. Powiem prawdę, odpowiedział uczciwie pan Wielowiejski. Nie byłem należycie informowany. Od tego czasu już się z panem Wielowiejskim nie widziałem. Sprawa dywizji syberyjskiej grzęzła coraz beznadziejniej. Właśnie wówczas reprezentacja polska znajdowała się w stanie gwałtownej walki dyplomatycznej o Gdańsk, Górny Śląsk i w ogóle o granice Polski, co ją zupełnie absorbowało. Generał Haller wysłał był na ślepo jakiegoś oficera z misją do wojsk polskich na Syberii. Oficer ten, nieznający zupełnie stosunków, narobił jeszcze większego bigosu. Krótko mówiąc, zrobił się bałagan okropny, a na domiar złego zaczęły się pojawiać tendencje dążące do ograniczenia werbunku na Syberii. Przyjechał był wówczas do Paryża z Szanghaju jeden z ówczesnych dyrektorów rusko-azjatyckiego banku szanghajskiego, pan Jastrzębski. Zygmunt Jastrzębski, nie Wincenty Jastrzębski, o którym czytałem wcześniej.
Pan Jastrzębski, późniejszy minister skarbu, człowiek bardzo poważny i wpływowy. Minister skarbu zdemisjonowany przez Piłsudskiego, bo nie potrafił poradzić sobie z inflacją. Kiedy ze mną o dywizji rozmawiał, oświadczył się absolutnie za ograniczeniem werbunku, mówiąc: panie Bandrowski, nieszczęście się stało, dywizja polska na Syberii jest. Trzeba się zaraz starać o to, by to nieszczęście było jak najmniejsze. Środkiem prowadzącym do tego miało być jej osłabienie, gdy tymczasem jedynym sposobem ocalenia dywizji było uczynienie jej tak silną, aby się mogła skutecznie bronić i niezależnie od nikogo postępować, aby się musiano z nią liczyć. Trzeba było zrobić korpus albo nic, nic, przyznał mi profesor Dybowski. I oto dlaczego Czesi z Syberii wyszli, a nasza dywizja poniosła klęskę i poszła do niewoli, broniąc tyłów Kołczaka i interesów francuskich, za co później Francuzi grubo sobie jeszcze zapłacić kazali. Dziękuję Państwu bardzo. To jest właśnie tego rodzaju książka z tego rodzaju treściami. I ja mam nadzieję, że takich książek uda mi się wydać więcej. Jeszcze raz ją pokażę. To kamer. Jerzy Bandrowski, Przez jasne wrota. Obyśmy mieli siłę, czas i moce przerobowe, żeby wydać więcej książek Jerzego Bandrowskiego.